Hejka dzieciaki, cześć! Witam Was na kanale Kocham Zabawki, a w dzisiejszym odcinku mam dla Was super dwa ekstra wypasione zestawy i kogo my tutaj mamy? Wasze ulubione czarodziejki Shimmer i Shine. Za chwileczkę dokładnie Wam te zestawy pokażę z bliska. Zobaczycie, jakie w środku są akcesoria. To co? Zaczynajmy! Słuchajcie dzieciaki, zaczniemy sobie od pierwszego zestawu. Ten bardzo mi się spodobał. A wiecie dlaczego? No bo Shimmer i Shine są czarodziejkami. Potrafią czarować, ale co więcej, tutaj jest jakiś dywan. Jak myślicie? Pewnie to samo co ja. Czy to jest latający dywan, taki magiczny? Musimy się koniecznie o tym przekonać. Więc to będzie pierwszy zestaw, który otworzymy i przetestujemy. Spójrzcie, jest ten dywan. Może latający, zobaczymy, o którym Wam mówiłam. No i Shimmer i Shine. Zacznijmy sobie od naszego dywaniku. Jestem taka podekscytowana, bo ten dywanik jest naprawdę przepiękny. Spójrzcie tylko, jakie ma super zdobienie. Bardzo bogate. Ma tutaj jakieś paseczki, są tutaj... Bardzo dużo jest kolorów. Jest żółty, fioletowy, różowy, taki złotawy. Pięknie wygląda. Jak widzicie, są tutaj dwa siedzenia. Jeden dla Shimmer, drugi dla Shine. Pięknie wygląda, ale no cóż... Czy my coś możemy z tym dywanem zrobić? No nie wiem, muszę się rozejrzeć troszeczkę. Ja osobiście jeszcze nie wiem, co mam z tym dywanem zrobić, więc może Shimmer mi podpowie, ale najpierw spójrzcie, jak ona wygląda. Oczywiście standardowo ma swoje przepiękne różowe włosy, ma tutaj swoją piękną tiarę, zobaczcie, taki diamencik na czole. Dalej, jak jest ubrana, ma takie spodnie Aladyny jakby, buciki, no i taką piękną kamizelkę, no i złotą bluzeczkę, prześlicznie wygląda. A gdzie jest jej przyjaciółka Shine? Tutaj się schowała, ale Shine już troszeczkę inaczej wygląda, ponieważ na pewno różnią się kolorami. Shine ma piękne niebieskie włosy i ma tutaj troszeczkę inne zdobienie na swojej głowie. Następnie ma również przepiękny strój, troszeczkę podobny kolorystycznie, aczkolwiek tutaj mamy taki turkus, a tam był fiolet. Ale co za to podobne mamy? Oczywiście złote bluzeczki. O, i jest ten mój magiczny dywanik. O, tak właśnie o nim marzyłam. W końcu jest. Nie mogę się doczekać, kiedy przyjdzie tutaj moja przyjaciółka i razem go przetestujemy. Ale może ja sobie już tutaj usiądę i poczekam na nią. O, już będę gotowa, kiedy przyjdzie. Będziemy mogły wyruszyć w magiczną podróż. Ale gdzie ona jest? Gdzie ona się podziała? Shimmer! Shimmer, gdzie jesteś? O, pewnie zaraz przyjdzie. Jestem, już jestem. Ojejku, widzę, że zajmujesz już miejsce na naszym pięknym dywaniku. No to w takim razie ja do Ciebie siadam i zaraz wyruszymy w naszą fantastyczną przygodę. Och, tylko muszę tutaj zasiąść. O, zaraz już będę tutaj obok Ciebie. I jestem gotowa. To co? Ruszamy? Hej, ale jeszcze zanim ruszymy, musimy wypowiedzieć nasze czarodziejskie, magiczne zaklęcie. No więc, Shimmer, ruszajmy! Czary mary hokus pokus, niech nasz dywan poruszy się! Zestaw musicie sami przyznać. Zobaczcie! O,
one chyba chcą unieść się w powietrzu i polecieć. No to zobaczmy. Gotowi? Zobaczcie, lecą. Wow, ale super. Mogą teraz podróżować, bardzo dobrze. Podróżować razem Shimmer i Shine, przyjaciółki. Podróżują na swoim dywanie, zobaczcie. I nawet śpiewają. Jak on pięknie tutaj frunie z tyłu, widzicie? Słuchajcie, pokazałam Wam pierwszy zestaw. Jest to Shimmer i Shine. Potrafią latać na swoim magicznym dywaniku. Jestem naprawdę zachwycona, ale przed nami jeszcze jeden zestaw i kolejne niespodzianki. Jesteście gotowi? To zostańcie z nami! Tak jak mówiłam, to nie koniec niespodzianek, ponieważ mamy kolejny zestaw. Ten jest już zupełnie inny. Oczywiście są nasze główne bohaterki, Shimmer i Shine, ale dodatkowo mamy inne akcesoria. Fajne zwierzaki, no i moi drodzy, kanapę, taką sofę, ale to nie jest zwykła kanapa, tylko taka magiczna. Za chwileczkę się przekonacie, jakie niespodzianki i magiczne rzeczy dla nas skrywa. Spójrzcie, tak wygląda zestaw po rozpakowaniu. Mamy tutaj nasze bohaterki Shimmer i Shine, ich przyjaciół, czyli zwierzaki, no i naszą magiczną kanapę, a za chwileczkę się przekonacie, jakie ona cuda i magię w sobie skrywa. Znacie nasze bohaterki Shimmer i Shine? Bardzo dobrze. Praktycznie wyglądają tak samo jak w pierwszym zestawie. Tutaj tylko różnią się tym, że mają piękne sukieneczki. Ślicznie wyglądają, prawda? Oczywiście Shimmer ma w kolorze takim różowym, bo to jest jej ulubiony kolor, a Shine ma w kolorze niebiesko-turkusowym swój strój. Jak widzicie, Shine jest ze swoim przyjacielem, zwierzakiem. Jest to taki prześliczny kociak. Jak wiecie, uwielbiają siebie nawzajem. A drugiej naszej bohaterki, zwierzątko siedzi tutaj, małpka, jak widzicie, na swoim tapczaniku. Ale musimy przetestować tą kanapę, no bo chyba ona była magiczna. Ciekawe, gdzie my mamy tutaj jakieś magiczne, ukryte czary? Cześć małpeczko, witaj! Ale masz piękną kanapę! O, to nie jest zwykła kanapa, tylko czarodziejska! O, ja lubię czarować, dobrze wiesz! Zaraz sprawdzę, na pewno znajdę gdzieś tutaj jakieś haczyki albo jakąś magię. O, chyba znalazłam! Tutaj z tyłu jest jakaś dźwignia. Ciekawie, co się stanie, kiedy ją poruszę. O, małpka poszła do góry! Wow, ale super! Potrafisz lewitować? Świetnie! A teraz, kiedy dźwignia pójdzie w dół, wow, to małpka też zeszła na dół, super! O, super, więc widzieliśmy, jak małpka potrafi lewitować, ale czy jakieś piosenki tutaj też piękne polecą? Tutaj chyba jest taki specjalny przycisk. Wow! Ile śmiechu tutaj przy tym, a kolejny raz jak wrócimy. I nasza ulubiona piosenka. No i to są te nasze dwa zestawy, które dzisiaj dla Was specjalnie rozpakowałam. Ja jestem zachwycona, obydwa mi się podobają, nie mam pojęcia, który bym wybrała. Aczkolwiek ten latający dywan, no słuchajcie, podbił moje serce. Jest naprawdę świetny, dziewczyny tutaj ekstra potrafią latać. No ale za to ta kanapa też jest niczego sobie. Lewitująca małpka, no naprawdę świetnie brzmi i wygląda. Shimmer and Shine, nasze dwie główne bohaterki, dwie czarodziejki. Uwielbiamy je, prawda? Ja jestem zachwycona, bardzo je lubię. Nie wiem, która jest fajniejsza, bo dwie zresztą są bardzo podobne do siebie, różnią się kolorami włosów. No ale moi drodzy, dzisiaj poznaliśmy ich magiczny dywan, który potrafi latać. I sofę, jeśli Wam również się te zestawy spodobały, koniecznie dajcie lajki, czyli łapki w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału Kocham Zabawki, no i dodawajcie komentarze, a w nich wpisujcie, który zestaw Wam się bardziej spodobał. Ja już Wam wcześniej napomknęłam, że mi ten dywanik się chyba bardziej spodobał, ale może komuś ten tapczan, ta sofa? Oczywiście.
Pamiętajcie, aby wpisywać to w komentarzach. Ja się z Wami żegnam, serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia, pa pa! Hejka! Cześć dzieciaki! Witam Was na kanale Kocham Zabawki. W dzisiejszym odcinku pragnę Wam przedstawić mojego nowego przyjaciela. Jest to psiaczek interaktywny Mikropec. Za chwileczkę pokażę Wam, jakie on ma funkcje, na co reaguje i na jakie komendy reaguje. Uwierzcie mi, będziecie zachwyceni i na pewno zaskoczeni. No to do dzieła! Tak wygląda zestaw po rozpakowaniu. Zobaczcie, jest tutaj bardzo dużo, mnóstwo różnych elementów. Zaraz coś z nich zrobimy. Ale jeszcze nic Wam nie zdradzę, za chwileczkę się tego dowiecie. Teraz te wszystkie elementy spróbujemy ze sobą połączyć. Uwaga, uwaga. Będę tak na oko łączyła. Może to tutaj, może jakaś górka musi być? Właśnie tak, dokładnie. I tutaj tę część ze sobą również połączę. Wow, powstał nam już jakiś tor. Czy to będzie jakiś tor przeszkód dla naszego psiaka Mikroteksty? Za chwileczkę się przekonacie. Więc zobaczyliście, że już jest złożony taki tor przeszkód, a tutaj mamy naszego psiaka, Mikrotekstę Pec. Spójrzcie tylko, jak on prześlicznie wygląda. Naprawdę ma bardzo ładne kolory, biało, takie błękitne. I za chwileczkę zobaczymy, co on potrafi robić i na jakie komendy potrafi reagować. No więc, widzieliście już złożony tor, widzieliście naszego Mikropeca, czyli naszego psiaczka interaktywnego, a teraz zobaczycie, na jakie komendy potrafi reagować. Pierwsza komenda to w sumie będzie klaskanie. Zobaczymy, czy zareaguje na klaskanie, a dalej będziemy z nim rozmawiać, a bardziej do niego mówić i zobaczymy, czy kiedy powiemy na przykład chodź piesku albo piesku do nogi, czy wtedy ruszy. Zaczynajmy testy! Sprawdźmy więc, czy piesek zareaguje na klaskanie. Idzie, zobaczcie! Wow, się cofa, super! A teraz sprawdzimy, jak nasz piesek reaguje na komendy. Piesku, chodź! O, idzie! Piesku, chodź! Wow, idzie! I się cofa. Do nogi! Wow, do nogi też przyjdzie! Wow, ekstra! Do nogi! Słuchajcie, moi kochani, już troszeczkę potestowaliśmy naszego psiaka. Wiecie dobrze, że reaguje na klaskanie, no i co więcej, na nasze komendy. Sami możecie wymyśleć sobie komendę, jaka Wam odpowiada. Ja powiedziałam piesku chodź, no i piesku do nogi. Jeśli powiecie na przykład piesku chodź się ze mną bawić, podejrzewam, że również na to zareaguje. A teraz przetestujmy tę zjeżdżalnię, którą przed chwilą złożyłam. No i zobaczcie, psiaczek jest już przygotowany, aby zacząć swoją podróż na torze przeszkód. Zaczynajmy! I... idzie do góry, zobaczcie, jak super i zaraz zjedzie, wow! Nasz piesek spróbował już podjechać pod górkę i świetnie mu to wyszło, ale teraz zobaczymy, czy da sobie radę, aby wejść z drugiej strony, zaraz się przekonamy. No więc ustawiamy go tutaj i uwaga, uwaga, jesteście gotowi na klaśnięcie. Idzie, wow, super, wow!
Piesek bardzo lubi wspinać się po swoich górkach i torach, które mu złożyłam, ale spójrzcie, ma jeszcze taką przepiękną, błękitną piłeczkę dołączoną do zestawu. Podejrzewam, że bardzo lubi się z nią bawić, więc może sprawdźmy, czy potrafi ją poturlać pod górkę. No, zaraz się przekonamy. No i moi drodzy, więc zaczynajmy. Piłeczka już jest przed naszym psiakiem. Uruchamiamy, uwaga. A teraz może spróbujmy na komendę. Piesku, do góry! Wow, super! I... Słuchajcie więc, nasz psiaczek chodzi już po górkach, zjeżdża z górek, już czołgał na górę swoją piękną piłeczkę. Wiecie, że już reaguje na komendy, na klaskanie, ale coś tak malutko, malutko. Chyba nasz psiaczek chciałby może jeszcze jakieś dodatkowe tory przeszkód. Ha, ja mam dla niego niespodziankę, ponieważ za chwileczkę my własnoręcznie zrobimy takie duże koło, po którym nasz piesek będzie mógł się przechadzać. No i już nasze koło jest zrobione, po którym nasz psiak będzie mógł sobie chodzić. Wow, tylko musimy troszeczkę docisnąć tutaj mocniej. Musicie też o tym pamiętać, bo wtedy kółko może się rozlecieć. O, tak jak mi przed chwilą. Ale kiedy je dobrze wszędzie powciskamy, to już jest idealne. I za chwileczkę możemy tutaj dostawić naszego przyjaciela. No i zobaczcie, psiaczek już chce wskoczyć tutaj do swojego kółeczka, które przed chwilą dla niego zrobiłam. Okej, to wskakuj tutaj. Dobrze. Czy ty jesteś gotowy? To uwaga, 3, 2, 1. Uuu, to nie jest takie łatwe, słuchajcie. I...